Wiedźmin to seria książek o zmutowanym zabójcy potworów Geralcie z Rivii, napisana przez polskiego pisarza Andrzeja Sapkowskiego pod koniec ubiegłego wieku, która zdobyła ogólnoświatową rozpoznawalność za sprawą serii gier zespołu CD Projekt Red o tym samym tytule. Ale w szczególności dzięki wydanej w 2015 roku grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jako że zarówno książki, jak i gry zostały stworzone przez Polaków, a marka Wiedźmin stała się polskim towarem eksportowym na cały świat, wielu Polaków ma do niej bardzo osobisty stosunek, doszukując się w niej sposobu na popularyzację polskiej kultury. Pomimo iż wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego i zespół CD Projekt świat nie jest wbrew popularnej opinii bazowany tylko i wyłącznie na słowiańskości i sami autorzy niejednokrotnie odżegnywali się od takiego przekonania, fani nie bez powodu proklamują obecność słowiańskiego klimatu zarówno w książkach, jak i serii gier. Wiedźmin bowiem niejednokrotnie czerpał ze spuścizny staropolskich legend i bajań. Porównajmy zatem potwory z naszej rodzimej mitologii do tych, które pojawiają się w okolicach Temerii, Redanii czy Nowigradu. W świecie Wiedźmina strzygą nazywano potwora cmentarnego powstałego z mocy klątwy rzuconej na kobietę w ciąży. Zrodzone z takiej ciąży dziecko po porodzie umierało i powracało do życia pod postacią strzygi, wysokiego na 4 łokcie monstrum z długimi pazurami wychodzącego w nocy ze swojej krypty, by zabijać i zjadać przerażonych śmiertelników. Czasem strzygami mogły zostać również dorosłe kobiety, na które rzucono klątwę. Zapadały one w letarg podobny do śmierci i budziły się po kilku latach w postaci strzygi. Strzyga, pomimo swojego niedużego wzrostu, była bardzo silna oraz szybka, a jej moc potęgowana była jeszcze przez ogromną nienawiść do ludzi, którą potwory te zawsze nosiły w sobie. Strzyga, którą poznajemy w Ostatnim Życzeniu, powstała na skutek kazirodczego związku króla Foltesta i jego siostry. Geralt odczarował królewnę poprzez spędzenie nocy w jej krypcie. Natomiast w pierwszej części gry Wiedźmin, kontrolowany przez gracza Geralt musi zmierzyć się z ponowną przemianą królewskiej córki w strzygę, a gracz może zdecydować, czy Wiedźmin znów odczaruje księżniczkę, czy tym razem unicestwi potwora. W wierzeniach dawnych Słowian strzyga, lub jej późniejszy męski odpowiednik strzygoń, była demonem wampirycznym, występującym pod postacią humanoidalnego ptaka lub sowy, skąd zresztą strzyga wzięła swoją nazwę, od rzymskiego strix, znaczącego puszczyk. Był to, podobnie jak w Wiedźminie, upiór nocny, który wychodził na żerpo zmroku. Słowiańska strzyga nie zjadała swoich ofiar jak w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego, tylko wysysała z nich krew. Robiła tak z powodu zemsty za krzywdy wyrządzone jej za życia lub po prostu po to, aby przetrwać. Kiedy na podorędziu nie było ludzkiej ofiary, strzyga zadowalała się krwią zwierząt i często jej atakami tłumaczono pomór bydła i zwierząt hodowlanych. Strzygą stawały się po śmierci dzieci o podwójnej duszy, co w późniejszym okresie zaczęto utożsamiać z nieochrzczeniem jednej z nich. Zwiastunem takiego stanu rzeczy było uzębienie dziecka. Jeżeli dziecku bardzo szybko wyrastały zęby, podejrzewano go o bycie strzygą, ponieważ potwora tego rozpoznawano po podwójnym rzędzie zębów. Dzieci takie zazwyczaj wyganiano z ludzkich siedzib i skazywano na pewną śmierć w dziczy. Aby zapobiec wydostaniu się strzygi na powierzchnię, należało takie nieszczęśliwe dziecko pochować twarzą do dołu, tak aby po przemienieniu się nieświadomy niczego potwór kopał pazurami w głąb ziemi. A aby unicestwić potwora, należało wbić w niego drewniany kołek lub podpalić. W późniejszym okresie strzyga nie była już stworzeniem drapieżnym, a jedynie złym omenem, a spotkanie z nią zwiastowało zbliżającą się śmierć kogoś bliskiego. Odwiedzała ona ludzkie gospodarstwa i wydawała z siebie okropne dźwięki, a z powodu wrodzonej złośliwości robiła też domownikom inne psikusy, jak na przykład wypuszczanie bydła z zagrody czy brudzenie klamek. Kiedy w bezwieczny dzień, gdy słońce górowało w zenicie, na polu zakołysały się kłosy zboża, był to niechybny znak, że w okolicy pojawiła się południca. Młoda kobieta w zwiewnej białej sukni, niosąca worek na plecach i kij zakończony ostrym sierpem, pojawiała się w samo południe, by porywać i uśmiercać nieostrożnych oraczy i rolników pracujących na polach. Południcami stawały się kobiety zmarłe niewiele przed lub zaraz po swoim zamążpójściu, choć według niektórych podań narażone na to były wszystkie kobiety zmarłe w stanie panieńskim. Południce powołano do życia jako reperkusję przesądu, że nie należy pracować w samo południe, co mogło mieć związek z silnym wśród Słowian kultem słońca. Południcom przypisywano też niekiedy zsyłanie na pracujących w polu udarów i poparzeń, co można rozumieć jako próbę zracjonalizowania sobie zgubnego wpływu słońca. Początkowo nie znano żadnego sposobu na południce poza unikaniem wychodzenia w pole w południe. Natomiast po chrystianizacji zaczęto wierzyć w możliwość przepędzenia upiora poprzez przeżegnanie się lub skropienie pola wodą święconą. W Wiedźminie południca pojawia się tylko w serii gier, a jej wygląd jest dużo bardziej przerażający. Chociaż południca Alina z części pierwszej przypomina pierwowzór dużo bardziej niż sztampowe upiory z Dzikiego Gonu.
Powstawały one jednak w bardzo podobny sposób do południc zwierzeń słowiańskich. Stawały się nimi kobiety zmarłe na niedługo przed swoim zamążpójściem. Poza zabijaniem pracujących w polu, południce w świecie Wiedźmina szkodziły w podobny sposób jak te, które spotykali dawni Słowianie. Aby unicestwić południcę, Wiedźmin musiał spalić jej ciało wraz z jakąś rzeczą, która wiązała kobietę z miejscem, w którym straszyła, a następnie pokonać samego potwora. Kolejnym potworem w świecie Wiedźmina, którego pierwowzór można znaleźć w słowiańskiej mitologii, jest leszy. Zamieszkiwał on lasy, chroniąc zwierzęta i rośliny przed ludźmi. Zazwyczaj pojawiał się w postaci drzewca odzianego w łachmany i z jelenim porożem na głowie. Był jednak polimorficzny i mógł równie dobrze przybierać postać jakiegokolwiek zwierzęcia lub drzewa. Leszy budował również w swoim lesie totemy, których strzegł i dzięki ich obecności można było stwierdzić, że las ten nie jest bezpieczny dla podróżników. W dzikim gonie kontrolowany przez gracza Geralt dostaje zlecenie, aby zapolować na ducha lasu, który okazuje się być leszym. Leszy ten, tak potężny, iż urósł do rangi miejscowego bóstwa, zawarł w zamierzchłych czasach pakt z ludźmi z pobliskiej wioski, ale z czasem zaczął zabijać mieszkańców. Gracz miał do wyboru odnowić pakt z leszym lub pozbyć się potwora. Leszego nie dało się tak po prostu zabić lub przegonić na zawsze, ponieważ wybierał on sobie wśród okolicznych mieszkańców niczego nieświadomą osobę, którą wypełniał swoją esencją, dzięki czemu mógł się odradzać w okolicy leża. Aby pozbyć się leszego, poza zabiciem samego potwora, należało również zlokalizować i przegonić biednego naznaczonego. W mitologii słowiańskiej leszy, jak wskazuje jego nazwa, również zamieszkiwał lasy i bory. Przedstawiany był jednak trochę inaczej niż to, co pokazali nam twórcy Wiedźmina. Był on duchem opiekuńczym lasu, którego stosunek do ludzi zależał od tego, jak ci wobec lasu i zwierzyny leśnej się zachowywali. Potrafił być bardzo pomocny i chronić ludzi przed atakami dzikich zwierząt oraz wskazywać drogę zbłąkanym w lesie wędrowcom. Ale tych, którzy jego zdaniem zakłócali spokój lasu, a szczególnie myśliwych i drwali, potrafił w bardzo brutalny sposób przepędzać lub wieść na manowce. Najczęściej wyobrażany był w postaci brodatego starca, którego wzrost zależał od wysokości drzewostanu. Im wyższe były drzewa, tym wyższy był leszy. Był również zmiennokształtny i potrafił przybierać postać dzikich zwierząt. Słowianie składali mu dary ze zwierząt domowych oraz plonów. Miejsca, w których widziano leszego, otaczane były szczególną czcią i tworzono w nich rezerwaty, w których nie można było ścinać drzew ani zbierać runa leśnego. Jedną z najbardziej pospolitych szkarat w Temerii są utopce, stworzenia żyjące w pobliżu akwenów wodnych i atakujące zbliżających się do wód i bagien ludzi. Byli to ludzie, którzy utopili się i pod wpływem magii zostali zamienieni w ową szkaradę, zapominając zupełnie o swoim dawnym człowieczeństwie. Choć znajdziemy wzmianki o utopcach w książkach Andrzeja Sapkowskiego, to nie ma tam zbyt wielu informacji o tych stworzeniach, a w grach ich rola ogranicza się do atakowania gracza hordami podczas podróży przez bagna lub okolice rzek. Podobnie jak w świecie Wiedźmina, utopce rodziły się z dusz topielców i zamieszkiwały obszary wodne. Były odpowiedzialne za utonięcia zwierząt i ludzi oraz powodzie, ale na brzeg mogły wyjść tylko podczas nowiu. Wiara w utopce pozwalała dawnym Słowianom przetłumaczyć sobie nieprzychylność rzeki stawów, prowadzącą do częstych utonięć nieostrożnych pływaków oraz kąpiących się. Utopca nie należy mylić z wodnikiem, bóstwem opiekuńczym akwenów wodnych. Utopce przypominały wiecznie ociekających wodą ludzi o ślizgłej skórze. Według niektórych podań, podczas nowiu, gdy potwory te wychodziły na brzeg, utopce można było spotkać w pobliżu mostów i kładek, a wtedy los takiego podróżnika zależał od odpowiedzi udzielonej na zagadkę utopca. Jeśli chciałeś, aby w twoim gospodarstwie żyło się dostatnio i bezpiecznie, nie mogłeś zapomnieć, aby w czwartek zostawić resztki z obiadu dla bożątka. Ten dobry duszek domowego ogniska sprawował pieczę nad gospodarstwem i dbał, aby wszystkim domownikom żyło się dostatnio i wygodnie. Mieszkał on za piecem, w stodole lub na strychu i zazwyczaj wyobrażany był jako kilkuletnie dziecko lub krasnoludek. W niektórych wyobrażeniach przybierał też postać niematerialną. Zazwyczaj uważano, że w bożątku żyje dusza któregoś z przodków zamieszkujących niegdyś gospodarstwo. Bożątka wykonywały szereg prac gospodarczych, dbały o zwierzęta, a także niekiedy kradły majątek sąsiada. Ich oddziaływaniem tłumaczono sobie życie w większym dobrobycie niż sąsiad. W zamian za pomoc bożątka nie oczekiwały niczego więcej jak pożywienia i szacunku, dlatego dawni Słowianie często zostawiali im resztki z obiadu oraz mleko. Nie należało też złościć bożątka, ponieważ ten stworek potrafił nieźle szkodzić. Tłukł talerze, straszył domowników, a niekiedy nawet bił dzieci. Raz obrażony, potrafił również opuścić domostwo i więcej nie powrócić. W grze Wiedźmin 3 poznajemy dwa bardzo sympatyczne bożątka, Janka i Sarę.
Są one psotne i interesowne, ale potrafią też być bardzo pomocne. Sara jest bardzo silnie związana z domem w Nowigradzie, którym się opiekuje, a gracz może zdecydować, czy pozwoli jej w nim zostać, czy wykona zlecenie i ją przepędzi. Janek natomiast mieszka w małej norce na krzywuchowych moczarach obok sierocińca, gdyż prowadząca je kobieta nie chce, żeby mieszkał w jej domu. Mimo tego Janek nie opuścił okolicy i dogląda domostwa, bawiąc się również z dziećmi. Jak widać, bożątka są bardzo podobne do swoich oryginalnych odpowiedników. W przeciwieństwie do innych potworów z tego zestawienia, gra nie pozwala na unicestwienie bożątek i są one jej pełnoprawnymi postaciami. Jeżeli obejrzałeś ten materiał do końca, podziel się ze mną swoją opinią w komentarzu, a jeżeli spodobała Ci się moja praca, nie zapomnij zostawić łapki w górę i obejrzeć moich pozostałych materiałów.